Przyjechaliśmy dzisiaj na zakończenie kursu języka polskiego jako obcego do dzielnicy 28. Po to, żeby zobaczyć, podpatrzeć troszeczkę, jak to robicie, bo jesteśmy właśnie przed zakończeniem pierwszego kursu języka i przygotowujemy się do niego, a oprócz tego to się zaprzyjaźniliśmy na imprezie, którą organizowaliśmy w ramach działania MyBB w Bielsku-Białej, imprezie na rynku, która nazywa się Od Jana do Iwana. I jeszcze podzielić się wrażeniami naszymi, które mamy od naszej pracy, żeby powiedzieć, co jakie mamy osiągnięcia, jakie mamy sukcesy i jakie mamy tematy do opracowania. Bardzo podoba się nam u Państwa. Poznaliśmy uczestników kursu, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci i wierzymy, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem i też chcemy się zainspirować i będziemy zaszczyceni, jeżeli też będziemy mogli Was zainspirować działaniami integracyjnymi, bo to jest takie właściwie najważniejsza rzecz, którą chcemy robić, też promować i poznawać takich wspaniałych ludzi jak Wy, żeby dzielić się doświadczeniami i uczyć społeczeństwo polskie, ale też osoby, które przyjeżdżają do nas z innych krajów, otwartości na siebie, współpracy, dzielenia się tym, co mamy w sobie, naszym bogactwem. Jeszcze mamy wielkie wrażenia od pomieszczenia, które mają, od tej przestrzeni, od tego, jak to wszystko zrobione, odnowione i jak to wygląda tak domowo, tak pięknie. I to robi wrażenie naprawdę. Dziękujemy za zaproszenie i zapraszamy do Bielska-Białej. No, na przykład 25 sierpnia organizujemy kolejny piknik wielokulturowy w Parku Słowackiego, a tym razem w związku właśnie z Dniem Niepodległości Ukrainy, wątkiem piknikowym, będzie właśnie niepodległość, ale wszystkich krajów. Zapraszamy wszystkich do Bielska, do naszego centrum MyBB i do nas. Dzięki. Do widzenia. Pa.